Dzień dobry wszystkim, nazywam się Lucyna Ostrowska, jestem kierownikiem Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego i dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na terenie mojego zakładu, łącznie z moimi asystentami i studentami. Pokażę Państwu, jak pracujemy na zajęciach teoretycznych, praktycznych. Zapraszam serdecznie. Dietetyka realizowane są w formie stacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia. W naszym Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego bardzo stawiamy na teoretyczne, ale również praktyczne przygotowanie naszych studentów do późniejszego pełnienia zawodu dietetyka. Tak więc zarówno przedstawiamy wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego, chorego, ale również przedstawiamy możliwości przygotowywania zaleceń żywieniowych i jadłospisów z wykorzystaniem nowoczesnych programów dietetycznych, uczymy wykonywania analizy składu ciała, czy też zbierania bardzo dokładnego wywiadu żywieniowo-zdrowotnego. Ponadto zajęcia realizowane są również w innych klinikach, na oddziałach m.in. naszego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Co więcej, proponujemy naszym studentom jako jedyni zajęcia w siłowni, w której to uczą się jeszcze dokładniejszego przygotowania do zawodu dietetyka sportowego. Ponadto zwracamy uwagę na praktyki. Nasi studenci realizują praktyki zarówno w szpitalu klinicznym, na różnego rodzaju oddziałach, ale również m.in. w stacji sanitarno-epidemiologicznej, czy też w poradniach dietetycznych, gdzie widzą, jak już teraz dietetycy, dietetyczki pracują ze swoimi pacjentami. Panie Łukaszu, proszę nam powiedzieć, co Pan dał na pierwszy posiłek, tak? Jakie produkty Pan uwzględnił, bogate w wapń? Na pierwszy posiłek bogate w wapń jest mleko spożywcze 1,5% tłuszczu, względem też na, żeby chciałam obniżyć nasycone kwasy tłuszczowe. Czym możemy na przykład zastąpić mleko? Kefirem, choćby napoje roślinne. Jaki na przykład pierwiastek musimy ograniczyć w diecie? Pani Ewa, może Pani powie? Sód. A jaki jeszcze odgrywa kluczową rolę, który ma jeszcze wpływa na gospodarkę wapniową, tak? Fosfor. Po studiach licencjackich zapraszamy Państwa na studia drugiego stopnia, na studia magisterskie, na których dietetyk może ukierunkować się, w którą stronę zawodowo chciałby pójść. Oferujemy zajęcia z zakresu żywienia klinicznego i tutaj bardzo dobrze uzupełniają je chociażby zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej, kiedy student uczy się interpretacji badań laboratoryjnych. Ponadto oferujemy zajęcia z psychodietetyki, która jest bardzo modnym kierunkiem, ale też bardzo ważnym. Tutaj pani psycholog prowadzi zajęcia ze studentami i zapoznaje ich z metodami pracy z pacjentem. Po studiach magisterskich mamy też możliwość dalszego kształcenia na studiach podyplomowych właśnie z żywienia klinicznego, a także psychodietetyki. Wybierając nasz kierunek, czyli dietetykę, możecie spełnić się na każdym polu. Możecie wybrać również potem przyszły zawód też w różnych tak naprawdę dziedzinach, ponieważ dietetyka nas nie szufladkuje, tylko możemy spełniać się na wielu płaszczyznach. Myślę, że dietetyk i odpowiednia cecha dietetyka to komunikatywność, ale także empatia i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Dietetyk jest dość ważną osobą w całym procesie leczenia pacjenta, jest ważną osobą w całym zespole terapeutycznym i możemy dzięki temu pomóc właśnie pacjentowi poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia, a tym samym też lepsze efekty terapeutyczne uzyskać. I także jeżeli chcecie pomóc innym i również mieć z tego satysfakcję, to serdecznie Was zapraszamy.
Chcesz studiować na tym kierunku? Znasz zasady rekrutacji? Popatrz na planszę.